Witam wszystkich w nowym vlogu. W tygodniu poświątecznym zacząłem pracę w poniedziałek. No praktycznie w poniedziałek w nocy. Ruszałem we wtorek rano o 3:00. W poniedziałek po południu przejechałem przez granicę. Na granicy nie było żadnej kontroli. Miały być od 10 czy od 16 kwietnia. Kontrole na granicy? Nic nie było. Nic nie było. Granicę przejechałem tak jak widzicie w filmie. Tutaj macie link, jeżeli chcielibyście zobaczyć. I przejechałem bez najmniejszego problemu. Ale o tym już mówiłem. Zapraszam do oglądania. Skończyłem na dzisiaj. Dojechałem do Wyltinsa na koniec świata. Czas musiałem przekroczyć, ponieważ 4 godziny czekałem na załadunek. I to nie było tak, że 4 godziny ciągiem, tylko 2 coś, później podjechać kawałek i 1,5 godziny do wjazdu i 1,5 godziny załadunek. Przekroczyłem czas pracy o pół godziny. Wyjechałem do pierwszego możliwego parkingu i koniec. Parking to jest parking pod zboczem góry. Wyciąg narciarski tu jest za mną, o tam daleko, i pauza. Teraz jest najgorsze to, że jutro się nie wyrobię. Jutro
mam rozładować to, co mam w EDC. Z EDEKi mam 30 km, trochę ponad 30 do browaru. Tam mam się rozładować, na tam mam się załadować. I z browaru mam do bazy 2,5 godziny. A stąd jadę 8. Więc 8 plus browar pół godziny plus 2,5 to nijak nie da rady. No, szefowi napisałem, będzie kombinował. Jeżeli ktoś to za mnie załaduje, to stąd 8 i z bazy 2 na dychę dojdę. Teraz według przepisów tych Ausnahmeregelungen w Niemczech mogę jechać cały czas na dychę i cały czas na 15 godzin, ale ani mi się chce, ani nie jest to poprawne. Jeżeli będę miał wrócić do domu, to tak, ale jeżeli będę miał tam jakieś jedź, bo musisz, to nie ma żadnych 15 i 10 więcej. W razie czego wrócę w sobotę. Niech się szef martwi, nie ja. Jestem na stacji. Musiałem się wracać 30 km, bo zapomniałem dowodu. I super, że gościowi się chciało zadzwonić. Zadzwonił do AOK i AOK się ze mną skontaktował. Super, dzięki. Ciasno z czasem. I chciałem wam to tylko powiedzieć.